Kolumbia Brytyjska, położona między górami skalistymi i Pacyfikiem, jest najdalej wysuniętą na zachód prowincją kanadyjską. Jedna z największych bioróżnorodności na świecie jest także królestwem niedźwiedzi gryzli. Kolumbia Brytyjska to rozległa, majestatyczna i zróżnicowana kraina, co bez wątpienia daje jej prawo do ochrony. Dzika Kolumbia Brytyjska. Odkryjemy cztery ekoregiony, cztery światy, gdzie życie znalazło swoje miejsce. To zaledwie 10% terytorium Kanady z 4,5 milionem mieszkańców. Prowincja posiada bezcenny skarb – wodę, która kształtuje krajobraz i podtrzymuje życie. Oto jedno z pięciu zlewisk Kanady nad Pacyfikiem. Obszar, ograniczony na wschodzie górami skalistymi, zbiera wodę z ponad miliona kilometrów kwadratowych. Główne rzeki, Fraser, Columbia i Yukon, dostarczają ogromnych mas wodnych. Zasilane są przez opady z nadpacyfiku i topniejące lody ze szczytów górskich. Płyną do ujść, ale wodna droga używana jest też przez niestrudzonych podróżników migrujących do serca krainy. To sezon spływu łososia, gdy łosoś pacyficzny płynie do domu. Nieważne są trudy podróży. Siła fizyczna tych ryb jest zdumiewająca. Równie imponująca jest ich silna determinacja. Po kilku latach spędzonych w oceanie, łososie wracają do rzeki, w której przyszły na świat. Zachowują ją w pamięci węchowej. Zapach rzeki pełnej minerałów jest wpisany w ich DNA. Zdolność do zapamiętania cech pola magnetycznego pomaga im zlokalizować miejsce, w którym się wykluły. Przychodzi czas tarła i łososie mimo trudności muszą się rozmnażać. Skupisko ryb przyciąga drapieżniki i łososie zapłacą cenę za swoje zapamiętanie. Rzeka jest ich marzeniem, ale gryzli to ich najgorszy koszmar.
pojawia się tłum niedźwiedzi. Są głodne i przychodzą nad rzekę jak klienci na targ rybny. To sezon obfitości. Po długiej podróży w górę rzeki łososie są półprzytomne. De facto zdychają. Istny bankiet na świeżym powietrzu dla głodnych misiów. Niedźwiedzie grizzly, rozpoznawalne po masywnej sylwetce i muskularnych garbach na barkach, kiedyś powszechne w całej Ameryce Północnej, teraz występują głównie na północnym zachodzie kontynentu. Kolumbia Brytyjska jest habitatem połowy całej populacji niedźwiedzi w Kanadzie. Staranność, z jaką się odżywiają, kontrastuje z ich atletyczną posturą. A ich siła wcale nie jest mitem. Znający je dobrze mieszkańcy powiadają, że niedźwiedź ma 5 szczęk, jedną w paszczy i 4 na końcach łap. Jest koniec lata i misie szykują się do długich miesięcy zimowych. Muszą podwoić swoją wagę. Dla samców to 400 kg. Będą grube jak beczki. Gdy brązowieją liście, niedźwiedzie stają się wybredne. Wybierają pożywniejsze części ryby. Szczególnie cenią sobie ikrę, następnie skórę i mięso bogate w tłuszcz. De facto konsumują jedynie od 5 do 10% ryby. Jej szczątki trafią do innych żołądków. Na swój sposób misie wspomagają ekosystem rzeki przez dystrybucję pożywnych składników ze zjadanych łososi. W mroźnych wodach czują się świetnie, więc spokojnie napychają się na zapas. Ta strategia pozwala im przygotować swój metabolizm do długiej zimy, którą spędzą samotnie w gawrach.
W XIX wieku niedźwiedzie grizzly można było spotkać prawie w każdym stanie zachodniej Ameryki. Ich liczba znacząco się zmniejszyła i teraz zajmują jedynie 2% uprzednich terenów. Kolumbia Brytyjska jest sanktuarium tego gatunku. Niemniej nawet teraz, w początkach XXI wieku, polowania na niedźwiedzie są nadal legalne. Pora by na zawsze powstrzymać tę rzeź. Praktyki z poprzedniego wieku zadowalają niewielką grupę ludzi, ale większość pozbawiają cennego skarbu. Kiedyś rzeki oznaczały obfite bogactwo dla ludów północnego zachodu. Były pełne łososi, w tym tak zwanego czerwonego, czyli nerki. Nerka to emblematyczny gatunek z 5 gatunków pacyficznych łososia amerykańskiego. Jest najbardziej zagrożony. Po wpłynięciu w słodkie wody dorosłe osobniki zrzucają srebrzystą skórę, którą miały w oceanie. Ciała ryb przybierają czerwone ubarwienie, a głowy zielone. Samce przeobrażają się dodatkowo. Na grzbiecie rośnie im garb, a pyski zmieniają kształt w rodzaj haków. W okresie godowym rzeki stają się arenami, bo samce konkurują ze sobą o samice. Za pomocą haków samce zwalczają rywali. Tymczasem samice kopią wgłębienie, które będzie gniazdem w czasie tarła. Samiec trzyma straż. Oboje będą zaciekle bronić gniazda. Niemniej historia wodnych kochanków kończy się tragicznie. Po tarle ryby giną. Zmiana scenerii. Zatrzymując wilgoć z Pacyfiku, pasmo górskie na zachodzie Kolumbii Brytyjskiej jest odpowiedzialne za półpustynny krajobraz wewnętrznego płaskowyżu. Klimat kontynentalny tworzy cieplejsze lato i suchszą zimę. Znajduje się tu całkowicie odmienny typ krainy. Z rzadka rosnące drzewa ustępują preriom. Rzeki płynące przez ten obszar wyrzeźbiły skalisty pejzaż.
Wzdłuż całej rzeki Chilcotin widać dziwne formacje. Na klifach z piaskowca powstał las kominów zwanych hudu, sięgających nieba. Nazwa hudu od wudu ma symboliczne znaczenie, bo kto się na nie natknie, tego spotyka nieszczęście. Utworzone z twardej skały hudu lepiej oparły się erozji niż ulegające jej ciągle ściany klifu. Piaszczystą dunę na szczycie kanionu uformowało działanie wiatru wiejącego z dna wąwozu. Córka wiatru Farewell Canyon Sand Dune została utworzona przez powolną akumulację piasku. Owce gruborogie zajmują wyższe partie. Wybrały suchy i otwarty teren na swój habitat. Blisko spokrewnione z kanadyjskimi muflonami górskimi posiadają podobne umiejętności wspinaczki. Idealnie przystosowane do regionu, dzielą prerie z innymi kopytnymi. Mulak czarnoogonowy otrzymał swoją nazwę ze względu na uszy podobne do uszu muła. Z dużych zwierząt Ameryki Północnej ten gatunek jest najpospolitszy. Samica zachowuje czujność, a powód jej troski chowa się w krzakach. Narodziny dwóch maluchów to dowód, że środowisko jest przyjazne i bogate w pożywienie. Po krajobrazie widać, że tam, gdzie woda, jest życie. Migrujące zwierzęta cieszą się też wyżej położonymi jeziorkami. Pelikany dzioborogie mają tu idealne miejsce na gniazdowanie. Co roku aż 300 par przylatuje tu na lęgi. Duże białe ptaki łatwo poznać po wydatnych dziobach z workiem pod gardłem, typowym dla tego gatunku. W przeciwieństwie do południowego kuzyna, pelikana brunatnego, biały pelikan nie nurkuje. To tłumaczy specjalną technikę połowu. Łowią razem, zwarcie i w zsynchronizowany sposób. Inne górskie stworzenia dobrze się przystosowały do otwartych prerii. Jedno z nich przetrwało dzięki obecności drzewa o niepewnej przyszłości. Sosna żółta karmi orzechówkę popielatą, która odwzajemnia przysługę. Choć dość rzadka w tym regionie, jest najlepszą rozsiewaczką nasion drzewa i jego sojuszniczką. Zdolna utrzymać setkę nasion pod językiem, orzechówka wyróżnia się umiejętnością magazynowania plonów. Chowa nasiona tu i tam, polegając na swojej pamięci, by móc je znaleźć w zimie. Lecz będąc tylko orzechówką, o wielu nasionach zapomina, dlatego na wiosnę kiełkują.
Jesteśmy na dalekim południu prowincji, blisko dolin Okanagan i Silmikamin, jedynym pustynnym obszarze w Kanadzie. Pustynia jest niewielka, to mniejsza siostrzyczka amerykańskich pustyń położonych dalej na południu kontynentu. Jest tu gorąco i sucho, a opady są poniżej 30 mm rocznie. Temperatura dochodzi do ponad 40 stopni. Obszar stepowy posiada roślinność specjalnie przystosowaną do klimatu. Chrysotamnus, bylica trójzębna i purschia, trójklapowa, świetnie się rozwijają w tym miejscu, a wiele roślin trwa setki lat. Z bliska widać społeczność żyjących tu stawonogów. Zdają się nie mieć świadomości, że w korzeniach drzewa czai się groźny wróg. Pająk Czarna Wdowa, posiadający 15 razy silniejszy jad niż grzechotnik, z pewnością powinien poważnie niepokoić. Na szczęście niewielka ilość jadu wstrzyknięta przez pająka nie czyni człowiekowi poważnej szkody. Tymczasem dla malutkich stworzonek to co innego. Sieć Czarnej Wdowy może wydać się nieporządna, ale działa perfekcyjnie i łapie każdą ofiarę, która na nią wejdzie. Dla ofiary to zawsze kończy się tragicznie. Najpierw jest rozpuszczona, potem wyssana. Bliskość jezior, klimat umiarkowany i przyjazne słońce sprzyja zakładaniu winnic i uprawie zbóż na ziemi o rosnącej wartości. Pod winoroślą przycupnął mały, okrągły kurak. To przepiór kalifornijski. Wprowadzony na te tereny po 1860 roku znalazł mniej więcej te same warunki klimatyczne, co w rodzinnej Kalifornii. Przepióry mają określony schemat postępowania. Gdy teren jest bezpieczny, wędrują razem, spokojnie żerując. Przy najmniejszych oznakach zagrożenia natychmiast się rozpraszają. Na posterunku pozostaje pojedynczy samczyk, który ma badać stopień zagrożenia. Przepiór podchodzi do obowiązków bardzo poważnie. Jest miejsce, które szczególnie symbolizuje przywiązanie Indian do tego regionu. Na brzegach plamistego jeziora szamani serwują tradycyjną medycynę. Ciekawostka geologiczna jest wynikiem dużej koncentracji rozmaitych minerałów. W okresie letnich upałów wody jeziora parują i pozostają tylko niewielkie sadzawki. Skoncentrowane w nich minerały dają taki efekt. Mm.
Półpustynna kraina jest habitatem wielu oryginalnych form życia, mimo niedostatku wody. Delikatna przyroda pustyni kanadyjskiej z pewnością zasługuje na troskę. Niedaleko na Pacyfiku znajdujemy wyspę Vancouver. Wyspa oddzielona jest od głównego lądu jedynie wąskimi cieśninami. Z licznymi rzekami i nierównym terenem pokryta jest gęstym lasem, czasami nie do przebycia. Zachodnie wybrzeże wyspy ma najwięcej opadów do 200 dni deszczowych rocznie. Takie warunki sprzyjają rozwojowi lasu deszczowego, jednej z najwilgotniejszych stref umiarkowanych na świecie. Niewiele gatunków drzew tu rośnie. Powszechne są choina zachodnia, żywotnik olbrzymi i daglezja zielona. Poszycie pokryte jest mchem i porostami. Rekordowy poziom opadów pozwala znakomicie się rozwijać tym organizmom. Przy takich warunkach klimatycznych nic dziwnego, że licznie występują tu największe w Kanadzie lądowe mięczaki. Ślimak Ariolimax columbianus jest potocznie zwany ślimakiem bananowym i trudno się dziwić. Osiągając długość 25 cm, ślimak jest organizmem powodującym rozkład. Żywi się gnijącą masą organiczną, którą znajduje w poszyciu lasu. A jego ulubioną strawą są grzyby. Ślimaki są wyposażone w tarkę. To fałd na dnie gardzieli pokryty poprzecznymi rzędami chitynowych zębów. Do cięcia i zeskrobywania. Dzięki niej rozdrabnia każdy duży kawałek pokarmu. Kiedyś stworzenia morza, ślimaki przeszły fascynującą ewolucję, przystosowując się do suchego lądu. Ślimak posiada narząd pełniący rolę płuca, muskularną nogę i śluz zapobiegający odwodnieniu. Lepka substancja działa jako środek nawilżający i ułatwia mobilność. Dzięki niej mięczak ślizga się i pokonuje przeszkody. Ten ślimak znalazł tutaj idealne warunki do przetrwania. Tarło łososi trwa dalej, ale rzeki zaczynają przypominać rybie cmentarzyska, mocno cuchnące.
Panuje taki odór, że niedźwiedzie czarne nie muszą kierować się węchem, by znaleźć to miejsce, bo nie sposób je przeoczyć. Niedźwiedzie te są dość powszechne na wyspie Vancouver. Na lądzie głównym dzielą habitat z większym gatunkiem misiów. Tutaj są władcami absolutnymi całej wyspy. Żadnego grizzly na horyzoncie. O tej porze roku, mimo że w zasadzie są wegetarianami, chętnie spożyją padlinę. Okazja czyni złodzieja. Połów w przypadku misiów ogranicza się do zbierania zdechłych ryb. Niemniej są wybredne i wyjadają tylko najlepsze kęski. Przygląda się im bielik amerykański. Chciałby dołączyć do uczty. Niedźwiedzie, szukając prywatności, opuszczają rzekę ze swoją zdobyczą. W ten sposób szczątki ryb, rozrzucone po całym lesie, użyźnią ubogie w azot środowisko. Lasy porastają 60% Kolumbii Brytyjskiej. Wspaniałe zasoby naturalne wydawały się niezniszczalne. Jednak las na wyspie Vancouver, jeden z najstarszych, zapłacił wysoką cenę za 150 lat wyrębu. Docenienie tego skarbu pomogło częściowo w jego ochronie. Ocalały niezwykłe gatunki, mimo swojej wartości komercyjnej. Tak jak ten gigant, Daglezja zielona, wysoka na 70 metrów, została uratowana od ścięcia dzięki człowiekowi zachwyconemu jej majestatem. Pięć wieków istnienia może być zniweczone w pół godziny pracy piły łańcuchowej. Gigantyczna, samotna daglezja to symbol mądrości, jaką jest ochrona resztek naszych dziewiczych lasów. Rozpoczynamy ostatni etap naszej podróży. Kierujemy się w góry Kolumbii Brytyjskiej.
widok znad rozciągających się kordylierów zachodnich zachwyca naturą krajobrazu. Główne pasma to góry nabrzeżne, Columbia Mountains, skaliste i Kasiar. Na skutek ruchów płyt tektonicznych przecinają prowincje wzdłuż osi północ-południe. Uformowanie naturalnych barier ma swoje źródło w trzewiach ziemi. 70 milionów lat temu, przez grę sił pod skorupą ziemską, wypiętrzyły się ogromne masy skalne. Szczyty pokryte są lodowcami. To masy lodu ze zwyczajną przeszłością, acz z niepewną przyszłością. Jakieś 20 tysięcy lat temu, w czasie epoki lodowcowej, większość Kanady pokrywały lodowce o grubości kilku kilometrów. Naturalny wzrost średniej temperatury planety zaledwie o 4 stopnie wystarczył, by spowodować wycofanie się ogromnych połaci lodu. Dziś te pola lodowe odgrywają kapitalną rolę dla wielu form życia w zachodniej Kanadzie. Utrzymując wodę w postaci lodu na swoich szczytach, góry gromadzą śnieg w zimie, który uwalniają stopiony w lecie. Lodowce to znakomite rezerwuary wody. W lecie wodne ekosystemy zbiorników zależą w 50% od topniejących śniegów spływających z pól lodowych. Większość gatunków z tych terenów, by przetrwać, polega na wodach roztopowych. Cofanie się lodowców, zaobserwowane ostatnio na całej kuli ziemskiej, sugeruje globalną przyczynę. Dziś ocieplenie globalne jest rozpoznanym zjawiskiem. Lodowce topnieją na naszych oczach w szybkim tempie. W Kanadzie Zachodniej do końca wieku mogą stracić 90% swojej masy. Bulwersujące zmiany spowodowane ich znikaniem będą poważne i ciągłe. Mając stosunkowo krótki czas na Ziemi, postrzegamy góry jako wieczne. Niemniej góry również znikają. Piargi tuż pod ścianami skalnymi ukazują powolną, ale stałą erozję. Dla fauny warunki życia na tych osypiskach są trudne. Wysokość położenia nie pomaga. Tymczasem niektóre gatunki właśnie tu wybrały sobie habitat. Najbardziej rozpoznawalne są świstaki siwe. Czują się swobodnie w skalnym środowisku, ale ich powolny metabolizm wymaga wygrzania się w słońcu. Korzystają więc z pierwszych promieni słonecznych. Świstaki tworzą bliskie, rodzinne klany. Mają też szczególny sposób witania. W
wąchają sobie wzajemnie policzki, by rozpoznać zapach. To ich węchowe wizytówki. Gwizd sąsiadki słychać na cały piark. Szczekuszka amerykańska, ważąc 140 gramów i mając mniej niż 20 centymetrów od nosa po ogon, jest najmniejszym zwierzątkiem z rzędu zajęczaków na świecie. Niewiele ssaków żyje na tej wysokości przez okrągły rok. W przeciwieństwie do świstaków, ten mieszkaniec gór jest aktywny przez cały rok. Szczekuszki żyją powyżej linii drzew, w zimnej i wietrznej strefie, gdzie rośnie tylko trawa. Mała szczekuszka, wyłącznie roślinożerna, na granicy z piargami znajduje sobie sporo pożywienia. W przeciwieństwie do świstaków, które muszą ograniczać rytm biologiczny, by przetrwać zimę, szczekuszka dzielnie mierzy się z surowym klimatem. Jest nieduża, o owalnym kształcie, co pomaga utrzymać temperaturę ciała. Owłosione spody łapek służą za rakiety śnieżne. Byłoby idealnie, gdyby nie trzeba było szukać pokarmu w czasie długich miesięcy zimowych, gdy trawy pokryte są grubą warstwą śniegu. Tymczasem skalny zajączek wydaje się sobie radzić. Pod koniec lata zaczyna sianokosy. Szczekuszka to istna mistrzyni. Świstaki nie wierzą własnym oczom. Kicając szaleńczo po piargach, szczekuszka zbiera plony w wariackim tempie. Wybór roślin jest ważny. Zwierzątko wybiera te o wysokiej zawartości pożywnych składników. Gdy zbierze, zaczyna kolejną podróż przez osypisko, upewniając się, czy nic nie zostawiła. W końcu dociera do jednego ze swoich spichlerzy. Tu trzyma i suszy swoje zbiory. Wyrusza ponownie. Istna pracocholiczka. Alarm świstaka. Przekaz jest jasny. Uciekać. Niedźwiedzie grizzly występują powszechnie od wybrzeża po góry. Zdolne do pokonywania dalekich dystansów, grizzly, gdy nadarza się okazja, migrują z wysokich gór do niższych dolin. Ten tylko przechodzi tędy, pod czujnym wzrokiem małych mieszkańców.
historia mogłaby się na tym zakończyć, ale Szczekuszka ma dla nas jeszcze jedną ważną lekcję. Jej metabolizm, świetnie przystosowany do chłodnego klimatu wysokich gór, nie jest przyzwyczajony do cieplejszych warunków. W temperaturze powyżej 24 stopni szczekuszka ginie. Na skutek globalnego ocieplenia szczekuszka musi emigrować na wyższe partie, uciekając przed ciepłem. Tymczasem życie na piargach wyżej położonych jest zupełnie inne. Stworzenie ma tu mniej pożywienia i sprawy mogą się źle skończyć. Dni uwięzionych na szczytach zwierzątek są policzone. Ponieważ nie są zdolne emigrować na północ, ich populacja na południu kontynentu już się zmniejsza. Szczekuszka amerykańska dołączyła do rosnącej listy ofiar globalnego ocieplenia. Nasza podróż przez Kanadę Zachodnią dobiega końca. Musimy pamiętać o ważnym przekazie. Matka Natura woła i trzeba jej wysłuchać. Kolumbia Brytyjska jest wyjątkowym regionem zarówno dla habitatów, jak i bioróżnorodności, którym daje schronienie. Ze względu na czyhające niebezpieczeństwa, ta dzika, dziewicza przyroda jest niewątpliwie jedną z ostatnich, więc należy ją chronić. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Teresa Olechowska. Czytał Janusz Szydłowski.